Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Dzisiaj w moich rękach następca G900, czyli PRM-171 chińskiej firmy. No to zaczynamy prezentację, ale najpierw rozkręcimy te cuda. No to Radyjko z powrotem w całości, więc omówię, co tutaj mamy. Na froncie możemy zauważyć trzy wejścia antenowe. Jedną na antenę GPS, następnie antena UKF i VHF i na dole antena na fale krótkie, czyli KF. Między nimi wejście na słuchawki, następnie dwa rzędy przycisków, a między nimi ekran w dość ładnym kontraście i nie wiem, wyrazisty. Menu radio mówię w następnym filmie, więc zapraszam do subskrypcji kanału, by materiał wam nie przeleciał koło nosa. Oczywiście przyciski na froncie radia z opcją podświetlenia dla wygody pracy w ciemnościach albo przy zmierzchu, a na samej prawej stronie mamy gałkę i gniazdo telefoniczne RJ12. No tam pinamy dedykowaną gruszkę. Gruszka wyposażona jest bardzo bogato w przyciski z przodu, z góry, z boku. A i taki zaczepek w formie kółka. Do radia dołączona jest bateria 5 Ah. Na oko wygląda mi na 4 ogniwa,
bo przy pewnym naładowaniu miałem napięcie 16,8 V. Bateria w panelu bocznym wyposażona jest w łącze do ładowania oraz masywne klamry łączące umożliwiające połączenia w całość. To teraz tył radia. Kolejno mamy złącze bateryjne, czyli po prostu jak je złączymy razem, to tu się łączy, tak? Takie same z baterii, tylko odwrotne. Potem mamy złącze zasilania. Nie chcemy pracować na baterii, lecz na przykład z zasilaczem. Zasilacz oczywiście jest dołączony w komplecie. Tutaj ma 16,8 V, 5 A. Ale do tego złącza też możecie, według oczywiście danych producenta, do których się dogrzebałem, możecie podłączyć jakieś zasilanie, które ma niższe napięcie, na przykład 13,8 V, i producent mówi, że też powinno radio hulać, więc spokojnie możecie złożyć swój własny power pack i tym wejściem go właśnie zasilać. Następnie mamy USB wejściowe. Tutaj wkładamy pendrive'a do aktualizacji softu lub wpinamy klawiaturę. Tak, to nie żart. Możemy sterować tym radiem w terenie albo w domu, używając skrótów klawiaturowych. Następnie gniazdo wyjściowe USB. Te służy do podpięcia radia do komputera i sterowania go za pomocą dedykowanej aplikacji. Radio wspiera też krótkofalarski protokół CAT, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by napisać do niego swoje własne oprogramowanie. No a skoro jesteśmy przy sterowaniu, to jeszcze dodam, że radio ma również Bluetooth, tego nie zobaczymy, ale jeśli zamarzyliście sobie łączność FT8 z lasu przy użyciu na przykład swojego telefonu, no to też się da. Dobrze, teraz kółeczka. Pierwszy zielony jack to będzie wyjście audio, następnie wyjście sygnału sterującego PTTT. No i tu niżej mamy port RS-232 w bardzo sprytnym jacku. No i port na klucz do telegrafii. I tutaj pod naklejką ukryty jest port sieciowy RJ-45. Producent jeszcze nie wie, do czego go użyje, ale poczekamy na kolejne aktualizacje softu. Może coś przyniosą. No i teraz można by pomyśleć, iż w terenie tych złącz w panelu tylnym nie możemy wykorzystać, skoro zamykamy baterię. One są zasłonięte, przysłonięte, no ale w zestawie mamy taki kabelek. Jeśli podepniemy go do baterii, tutaj z boku, zarówno jest to wejście do ładowania i okazuje się, że jest to też wyjście, którym możemy prąd pobierać, i podłączymy go tutaj do złącza zasilania, to radyjko odpalimy. Więc w przypadku braku dostępności prądu możemy dalej pracować tym radiem w kooperacji z laptopem i spokojnie korzystając z tych złącz z tyłu radia. Radio może nadawać z mocą 20 W i jest to powód, dla którego go kupiłem. Marzy mi się QSO z Japonią, a poprzedni chiński wynalazek na KF miał tylko 3 W mocy. Ja preferuję łączności z terenu i aspekt mobilności tego radia przeważył. Dodatkowo szukałem czegoś z modulacją SSB na pasmo 2 metry, czego niestety mój cenowy faworyt Xiegu X90 nie posiadał. Dlatego mój wybór padł na te radio. Radio sprzedawane jest na AliExpressie jako radio militarne i bardzo się cieszę z faktu, że nasze wojsko go nie używa. Mają chłopaki po prostu sprzęt pod ich wymagania. Nie oszukujmy się, trochę jest to chwyt marketingowy, jest to zupełnie inna klasa urządzeń. Ja osobiście obawiam się pracy w deszczu z tym radiem. Niemniej jednak radio wygląda jako dobre rozwiązanie dla ludzi mobilnych albo żyjących w lesie, lub dla tych, co chcą mieć wszystko już w komplecie, bez kombinowania i szukania dodatkowego zasilania, na przykład w postaci akumulatorów żelowych. Radio kosztowało około 3200 zł. Za dodatkowe 500 zł możemy dokupić wersję z DMR-em lub GPS-em, a za 400 zł kompas lub wszystkie trzy moduły razem za 4100 zł. Sprzęt radiowy jest zwolniony z cła
I dobrą wiadomością jest fakt, iż podatek płacimy w kraju, a nie zostawiamy w Chinach. Czyli choć trochę pieniędzy zostanie u nas w obiegu. Zresztą ciągle ubolewam, że nie jesteśmy potęgą radiową. No i dobrze przy odprawie celnej wykazać się pozwoleniem radiowym, jeśli by sprzedający zapomniał dorzucić papierów potwierdzających zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego numer 2014/53/UE, powszechnie nazywaną dyrektywą RED. Każdemu, który się nakręcił na to radio, życzę miłego eksperymentowania w ramach służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. A, i pamiętajcie, teraz jest dobra promka na pozwolenie radiowe WK. Kupując na 10 lat, miesięcznie zapłacicie 70 groszy. Myślę, że się opłaca. Do zobaczenia na pasmach.